Rozwój motoryzacji zmienił kształt i funkcjonowanie całego świata. Gdy na ulicach zaczęły pojawiać się samochody, wiadomo było, że od teraz wszystko będzie wyglądać nieco inaczej. W miarę rozwoju motoryzacji ludzi zaczęły pasjonować jej techniczne niuanse i aspekty wizualne. Naturalnym krokiem stała się rywalizacja i przekraczanie granic. Tak narodziła się legenda. Czym dla nas jest motoryzacja? Codziennością. To sens życia towarzyszący nam od najmłodszych lat. Pasja, która pozwala nam pracować nad sobą, doskonalić umiejętności i w końcu rywalizować na ułamki sekund. Choć nie jest łatwo i zdarzają się porażki, nie poddajemy się. Tak jak po deszczu wychodzi słońce, tak i my otwieramy ponownie garaż. Valvoline Garage. Mamy nowy projekt. Mam nadzieję, że to nie będzie kolejny motocykl jakby właśnie z serii, że właśnie kolejny R100. Wiem już teraz, że ten motocykl będzie wyjątkowy i bardzo personalny, ponieważ jest to projekt dla klienta, który zaczął sobie taki motocykl na swoją rodzinę. Pomysł na zbudowanie motocykla gdzieś mi zakiełkował jakieś pół roku temu. W przyszłym roku mam okrągły jubileusz i pomyślałem sobie, że chciałbym sobie sprawić jakiś prezent na te urodziny moje. I zacząłem szukać jakiegoś samochodu starego, jakiegoś oldtimera, żeby go odrestaurować. Przeglądałem internet, ale nic ciekawego nie mogłem znaleźć, więc zacząłem szukać po motocyklach. Po oglądnięciu jednego z odcinków programu Valvoline Garage zdecydowałem się w ogóle zadzwonić tutaj i zapytać, czy jest możliwość zbudowania dla mnie motocykla. Umówiłem się na spotkanie, podjechałem, podpisaliśmy umowę, no i tak to się zaczęło. Trafiają do nas osoby, które mają bardzo mocno spersonalizowane oczekiwania. I Tomek jest jedną z takich osób. Motocykl, który chciał na samym początku, był motocyklem stylizowanym na motocykl wojskowy w kolorach zielonych. Siadł z nami i powiedział, chcę taki i taki motocykl. Łukasz mu wstępny szkic narysował i nagle okazało się, że przygotował też drugi, trzeci projekt motocykla. I okazało się, że zupełnie nagle zaczęliśmy zmieniać koncepcję tego, z czym przyszedł, a z tego, co tak naprawdę chce. Na początku miał to być motocykl w tematyce militarnej, międzywojennej, ale z biegiem rozmów i oglądania nowych rzeczy, nowych komponentów, jakichś innych projektów i zebrania myśli, finalnie klient zdecydował się na wersję motocykla jednoosobowego, sportowego, ulicznego, który będzie takim właśnie zwartym, można powiedzieć, po prostu brutalem, takim miejskim byczkiem. To jest naprawdę chyba to, co potrzebuję. Chciałem motocykl wcześniej dwuosobowy, teraz zdecydowałem jednak, że jednoosobowy. Chciałbym mieć motocykl stylizowany na stary, ale wszystko nowoczesne. Tak jak nowe zegary, nowe lampy, nowe przełączniki, nowe klamki, wszystko od podstaw nowe. Nowe zawieszenie, nowe hamulce, tak żeby motocykl odpowiadał standardom dzisiejszego motocykla. I wiem, że tutaj to dostanę. Wyjątkowość motocykla tego polega przede wszystkim na tym, że całkowicie zmieniamy motocykl z lat 70. na motocykl, który ma wszystko najnowocześniejsze, jakie tylko się da w niego wmontować. Całe zawieszenie, układ hamulcowy jest z nowego motocykla. Klient będzie mógł zarządzać motocyklem i uruchamiać go wręcz z aplikacji MotoGadżeta poprzez Bluetootha. Także no jest to coś niesamowicie wyjątkowego, móc sobie usiąść przed knajpką, ok, zbieram się, klikam sobie w aplikacji, jeżeli go zostawię tylko na biegu jałowym, to motocykl mogę sobie odpalić, może sobie dojść do odpowiedniej temperatury pracy, wsiadam, zakładam kask i odjeżdżam. Spotkania nasze z chłopakami odbywają się rzeczywiście bardzo cyklicznie. Jeżeli są jakieś pomysły nowe, to Łukasz do mnie dzwoni, przyjedź, pokażę ci, jak to wygląda i wtedy akceptuję, tak albo nie, podoba mi się, albo może coś zmienić, albo może nie będziemy coś zmieniać. Tutaj naprawdę jest bardzo fajnie z konstruktorami,
chłopakami, którzy to tutaj budują te motocykle, to, że oni mi coś zasugerują, coś mi pokażą, ja mniej więcej wiem, co chcę, ja mogę sobie to wybrać, ale zawsze ostateczne zdanie należy do mnie. Bo ja tym motocyklem będę jeździć, ja chcę zrobić sobie taki motocykl budować, jaki mnie się będzie podobał najbardziej. Klient chce mieć motocykl dosyć o czystej też budowie, o czystym wyglądzie, natomiast charakteryzujący się wykończeniami w kolorystyce czarnej z dodatkami czerwieni. Czerwień będzie nadawała takiego dosyć mocno sportowego charakteru tego motocykla i ta czerwień pojawi się na przykład na zaciskach hamulcowych, ale nie całych. Dodatkowo czerwone elementy będą na przewodach wysokiego napięcia. Żeby napisy były zrobione na czerwono przy zaciskach, tak żeby właśnie było wszystko w czarnym i tylko te akcenty, żeby były czerwone, dodatki minimalnie. I wtedy będzie było super. Chciałbym taki zegar, żeby był okrągły i żeby był prędkościomierz zamiast obrotów silnika. Cała ergonomia, siedzisko, właśnie sety, rozmiar kierownicy, wszystkie dystanse będą zrobione tylko pod niego. Aktualnie jesteśmy na etapie dogadywania szczegółów, wybieramy komponenty, różnego typu mocowania, wydechy, klamki, pompy, lusterka. Zbieramy wszystko razem. Co chwileczkę są jakieś nowe pomysły, nowe wizualizacje. To wybieramy wydechy, to wybieramy klamki, to wybieramy lampę tylną, wybieramy kierunkowskazy i tak dalej, więc myślę, że nie ma elementów motocyklu, o którym ja bym nie wiedział i mnie coś zaskoczy. Chcemy też bardzo dopracować samą kanapę i tutaj z klientem dyskutowaliśmy wiele różnych kwestii odnośnie przeszycia. Chcieliśmy przekonać klienta do zastosowania kolorystyki brązowej w połączeniu z czarnym, błyszczącym kolorem zbiornika. Natomiast klient zdecydował się jednak na pozostanie w kolorystyce czarnej. No i Łukasz tutaj stanął na wysokości zadania i zaprojektował niesamowity tył motocykla, siedzenie, które będzie wykonane z bardzo wysokiej jakości skóry. Takim bardzo eleganckim dodatkiem będzie taka blaszka, też upamiętniająca nazwę tego motocykla, powiązaną właśnie z marzeniem tego klienta o posiadaniu czegoś wyjątkowego z okazji swoich okrągłych urodzin. Wyjątkowy motocykl będzie. Będzie niepowtarzalny i przede wszystkim będzie jeden, jedyny zbudowany dla mnie, którego nikt takiego nie będzie miał.